Cześć, nazywam się Łukasz Chudzik, jestem technologiem w firmie HTM. Dzisiaj pokażę Wam zastosowanie funkcji SuperNURBS. Dzięki tej funkcji zyskacie na czasie obróbki oraz zwiększycie jakość wykonywanych powierzchni. SuperNURBS jest funkcją, która pozwala uzyskać kształt obrabialnego materiału z możliwie największą bądź niekoniecznie dokładnością. W funkcji SuperNURBS rozróżniamy trzy tryby. Tryb High Quality, czyli wysokiej jakości, tryb High Speed, czyli tryb wysokiej prędkości oraz tryb Standard, który jest pomiędzy wysoką jakością a wysoką prędkością, czyli jest taki pośrodku. Wyobraźmy sobie, że dzięki programom typu CAM mamy siatkę punktów. Jeżeli byśmy mieli włączony tryb High Speed, to maszyna wykona dany kontur w taki oto sposób, upraszczając wszystkie punkty pośrednie. Jeżeli mielibyśmy wybraną opcję High Quality, czyli wysokiej jakości, to maszyna wykonałaby w sposób bardziej dokładny obróbkę, biorąc pod uwagę do wykonania ścieżki wszystkie punkty, które są w programie. Funkcja SuperNURBS znajduje się w parametrach. Wybieramy Display Change i szukamy jej w parametrach. Pierwszy wiersz informuje nas o tym, czy dana funkcja jest w tym momencie włączona. Jeżeli chcielibyśmy ją wyłączyć, to możemy kliknąć tutaj w menu i Control Off. Menu, Control On jest włączona. Następnie w bloku poniżej mamy maksymalny limit ruchu roboczego. Tutaj mamy maksymalny limit, jaki maszyna jest w stanie wykonać przy ruchu roboczym. Tą wartość możemy sobie oczywiście zmniejszyć. Na przykład w tym przypadku maszyna nie byłaby w stanie pojechać szybciej niż 2000 mm na minutę. My pozostawimy sobie wartość równą 15 000, czyli 15 metrów na minutę. W zakładce Machining Mode mamy wybór trybu. Tak jak wcześniej mówiłem, rozróżniamy trzy tryby. Tryb wysokiej jakości, czyli High Quality, tryb High Speed, czyli wysokiej szybkości i tryb Standard, który wypośrodkuje parametry pomiędzy jakością a prędkością obróbki. Funkcję SuperNURBS wywołujemy w programie. Poprzez komendę G131, J2 to jest wybór trybu wysokiej prędkości. A dalej w programie mieliśmy J0, czyli wybór trybu wysokiej jakości. Odwołanie funkcji jest komendą G130. Dzięki wywoływaniu funkcji z programu możemy w różnych etapach danej obróbki określać rodzaj wykonywanej powierzchni. Czy dana powierzchnia ma być wykonywana w trybie wysokiej jakości, czy w trybie wysokiej prędkości. High Technology Machines Limited. Productivity Development.